Niedawno przeprowadziłem dość ważną rozmowę, może nie dla mnie, ale dla mojego interlokutora. Mój znajomy bardzo chciał wiedzieć, w jaki sposób może namówić swoją ukochaną do tego, żeby z nim była. W jaki sposób może ją przebłagać, żeby mu dała jeszcze jedną szansę. W jaki sposób może ją poprosić, żeby ona była skłonna popatrzeć na niego łagodnym wzrokiem. W jaki sposób on może dać jej do zrozumienia, że on potrafi docenić, że on potrafi błagać, że on potrafi być miły, że on potrafi być serdeczny. Słuchałem, głową kiwałem i starałem się facetowi wytłumaczyć, że jeżeli błagasz kobietę o litość, prosisz ją o jeszcze jedną szansę, jeżeli klękasz przed nią na kolano i żebrzesz o jej łaskę, jeżeli prosisz o jej rękę, to ona dochodzi do wniosku, że emocja, która ją ogarnia, nie ma nic wspólnego z podziwem, bo kobieta chce podziwiać faceta, a jeżeli ten facet błaga, prosi i żebrze, to przechodzi na poziom żebraka. I żadna kobieta nie chce być z żebrakiem. I dlatego, drogi, wspaniały facecie, jeżeli chcesz, żeby twoja kobieta była z tobą szczęśliwa, to nie wpadnie nigdy na pomysł, żebyś błagał, prosił i żebrał. Bo budzisz u niej zupełnie przeciwne emocje do tych, które ona chce przekazać swojemu królowi. Natomiast ona nie chce być z żebrakiem, ona chce być ze zwycięzcą. Co zrobić, żeby zwyciężyć, to w zupełnie innym filmiku.